wiem, co dzisiaj będziemy gotować. No dzisiaj chłopaki rano ustalili, że będą kotlety po zbójnicku, ziemniaczki młode w okrasie koperkowo-szczypiorkowej i do tego mizeria. To zaczynamy. Praca strażaka to ciężka praca? No ciężka praca. Niestety my jesteśmy narażeni na najróżniejsze zagrożenia, to nie tylko pożary, nie tylko tak te przysłowiowe kotki, ale także wypadki drogowe. Koperek już pokrojony? Co tak, dalej? Pokrojony kopereczek. Pół koperku zostawiamy sobie do zasmażki, która jest tutaj, a właśnie pół idzie do mizerii. Kolega będzie właśnie ogóreczki siekał, a my jeszcze dodatkowy koperek, szczypiorek do mizerii też będziemy siekać w tym momencie. Jak kolega ogóreczki pokroi, to dodamy wszystkie składniki do siebie i przyprawy, gdzie do mizerii dodajemy sól, pieprz, ocet, no i trochę cukru, bo cukier, nie wszyscy wiedzą, że też posiada smak, który w szczególności fajnie sprawdza się w mizerii, która na dzisiejsze pogody jest jak znalazł, jest bardzo gorąco, taka zimna mizeria chłopakom na pewno się będzie bardzo odpowiadała do obiadku. Strażacy wybredni są w kuchni? Nie są wybredni. Zjedzą wszystko. No tak, zjedzą wszystko, co się im przygotuje. Wcześniej przygotowałem farsz do kotletów po zbójnicku. Posiekałem pieczareczki z cebulką. Doprawiłem to ziołami prowansalskimi, czosnkiem, sól, pieprz i czerwona papryka. Do posiekanych ogóreczków dodajemy szczypiorek i koperek. Sól. Potrzeba jest trochę większa ilość, bo to jest dużo ogórków. Pieprz. Tutaj. No. No tak, jak umyjesz to ser, utrzesz. Tam naszykowałem ci końcówkę do sera. Pieprz. No i teraz jeszcze musimy wziąć. Każda zmiana ma swoją szafkę z przyprawami, każda jest pozamykana. Pilnujemy swoich przypraw. Musimy wziąć ocet i trochę cukru. Nieraz jest tak, że już w trakcie przygotowywania posiłku, tak jak teraz gotujemy, może się w każdej chwili zdarzyć, że będzie wezwanie do wypadku, gdzie wszyscy muszą jechać. No i wtedy trzeba jeszcze nawet po drodze przypomnieć sobie, o Boże, został ziemniaki na gazie, kotlety się smażą. Dobra, szybko na stacji zgłaszaj na punkt, niech któryś tam szybko zejdzie, wyłączy, bo będzie po obiedzie. Wrócimy i będziemy jeszcze gasić swoją jednostkę. W jednym naczyniu już mamy bułkę tartą z mąką. A w drugim podejrzewam, że będą jajka. Tak, będą jajeczka w drugim. Trzeba wymieszać delikatnie. Niektórzy dodają do panierki też przyprawy. My tego nie robimy, bo to jednak powinno się jeść, czuć smak mięsa, a nie smak przypraw. No tak. Właśnie są wbijane jajka do drugiego naczynia. Będziemy w nich maczać, rozumiem, kotlety. Tak, oczywiście będą kotlety maczane. Na dwie. W tym momencie będziemy obtaczać pierw kotleciki do jajeczka. Niech obcieknie trochę i w bułeczkę z mąką. Dokładnie obtaczamy. I od razu na patelnię? Tak, tak. Kolega tylko rozgrzeje tłuszczyk. Poczekamy jeszcze chwilę. Bo jest czas dokładny, które te kotlety powinny leżeć na patelni, czy na oko? Na oko, naprawdę. Nie wolno spalić po prostu kotletu. No taka jest prosta zasada. Im częściej kotlet jest obkręcany na patelni, tym się równie obsmaży. I tak właśnie robimy, że im częściej, tym lepiej. Opa. Proszę Państwa, kotlety są tak duże, że mieszczą się po jednej tylko na patelni, więc to smażenie na pewno trochę potrwa. I tak jak powiedzieliśmy, na oko patrzymy, czy będzie tak usmażony. Tak, staramy się ustawić nie za dużą temperaturę, żeby ten olej miał odpowiednio. Te wypadki w kuchni są częste, często interweniują strażacy. A często właśnie te wypadki w kuchni się zdarzają? Nie, raczej zdarzają nam się interwencje, że ludzie zapominają zdjąć potrawy z kuchni, tak? Jest przypalona, sąsiedzi dzwonią, że jest zadymiona klatka schodowa, że coś się dzieje, że pali się mieszkanie, to okazuje się, że ktoś wstawił sobie ziemniaczki i poszedł po zakupy i zapomniał o nich. No tak, no ale już tak się nauczyliśmy, na przykład jest
Wchodzimy do takiego zgłoszenia, gdzie niby jest pożar mieszkania i wchodzimy, jest charakterystyczny zapach spalonego mięsa. To już od razu się śmieję, że oho, garnek, dobra, spokojnie chłopaki, już nie musimy tak na pełnym gazie, garnek. Zdarza nam się też gotować zupy. Ostatnio bardzo w domu tak chciałem wprowadzić, bo moje dzieci zup nie chciały bardzo jeść, a taka zupa, która nazywa się zupa kurpioska. Niektórzy mówią, że to jest kapuśniak z sosem pomidorowym, ale niech tak będzie, też bardzo fajna, prosta zupa właśnie do wykonania, zupa kurpioska. Zupa królewska, która też jest bardzo sycąca, jeżeli ktoś chce zrobić coś na szybkiego, szybką zupę sycącą. To też jest bardzo proste wykonanie, bo robi się ją jak zwykłą jarzynówkę, tylko zaprawia się ją śmietaną i dodaje się do tego ser mozzarella do środka, do gotującej się zupy. I makaron. No proszę. Kotlety rozłożone. Już prawie, prawie. Tak? Dobrze. No i na każdego kotlecika nakładamy farsz. No to już z chłopakami się wybierze potem. Pamiętam, jak przypomnijmy, z czego farsz się składa. Farsz składa się z pieczarek, cebulki, czosnku, ziół prowansarskich, papryki słodkiej, papryki pikantnej i niewielkiej ilości masełka. A następnie ten farsz będziemy posypywać serem i ziołami typu bazylia, oregano, bądź majeranek, jak ktoś lubi. Według uznania. Według uznania, tak. Teraz wyjmujemy ser z lodówki, utarty wcześniej, i posypujemy serem każdy kotlecik. Tego sera jak musi znaleźć się dużo na kotletach? No, ja po prostu na 10 kotletów kupuję taką porcję pół kilo i ją ucieram. Koledzy też często proszę mnie wieczorem, zamiast naleśników robię tak zwane zamykane zapiekanki. Też jest bardzo prosty przepis, jeżeli ktoś chce, to mogę podać, bo wykonanie jest też bardzo proste. Kupujemy sobie, tak jak tutaj dla chłopaków, to jest każdy po dwie zjada, czyli 20 kajzerek. Nacinamy samą górę, powiedzmy taką kapelutek zdejmujemy. Wydrążamy w środku. Następnie bierzemy ser, drobno ucieramy. Ucieramy na maszynce drobno też pieczarkę, też bardzo drobno. Dodajemy do tego cebulę, czosnek i zioła, jakie kto lubi. Robimy taki farsz. Następnie do środka, do każdej kajzerki kładziemy pomidora plasterek na spód. Kładziemy farsz, przesypujemy farsz z serem i zamykamy resztą tej kajzerki. No, czyli też taka nietypowa zapiekanka. Tak, nietypowa zapiekanka. Kotlety już również posypane serem. Pamiętajmy, na ile do piekarnika wstawiamy? Około 10 minut, nie więcej. Jeżeli jest piekarnik dobrze rozgrzany, to nawet można powiedzieć, że wystarczy 5 minut, bo to wszystko jest ciepłe. O, my użyjemy dzisiaj papryki słodkiej i ziół prowansalskich na wierzch. Jesteśmy w straży pożarnej, a tu problem z ogniem, że tak powiem. Ciężko jest znaleźć zapałki. Już się pali. Czekamy sobie. Chwilkę, patelnia się nagrzeje. Co nam będzie potrzebne do zasmażki? Zasmażka jest banalnie prosta. Oliwa, koperek, szczypiorek, sól i pieprz. To wszystko. I smażymy do momentu, aż szczypiorek zrobi się chrupiący. Ale mamy oliwki, żeby każdy tak mógł po dobrej łyżce złapać. Jeszcze troszkę. Czekamy, jak się trochę ugrzeje. Można użyć też tutaj do tej zasmażki. Kolega podłapał ode mnie tą zasmażkę i on sobie jeszcze dodaje dodatkowo czosnek. Świeży czosnek. Też mówi, że jest bardzo smaczny. No to tłuszczyk się rozgrzał. Dodajemy całość, cały koperek, cały szczypiorek.
Może niektórych to dziwić, żeby smażyć trzy toreki koperek, ale naprawdę sam byłem zszokowany, jak spróbowałem pierwszy raz tej zasmażki. Dodajemy trochę soli i trochę pieprzu do smaku. Panie Dominiku, to podsumujmy, co dzisiaj potrzebujemy kupić, żeby ugotować nasz obiad? Żeby ugotować nasz obiad, potrzebne są tak: mięso schabowe, schab, pieczarki, ziemniaki, szkoperek, szczypiorek, cebula. Praktycznie same składniki. A i jeszcze no, do mizerii śmietana, kefir bądź kto woli jogurt naturalny bądź sam kefir. Dobrze. Składniki banalnie proste. I co, nakładamy na talerze i zaczynamy jeść. A ja przypominam, że dzisiaj gotowaliśmy ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Kotlet schabowy po zbójnisku z ziemniaczkami, z mizerią, z zasmażką. I oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę spróbować, przepis dostępny jest na stronie na PRSC oraz na facebookowym fanpage'u, gdzie również pojawią się zdjęcia i relacje z dzisiejszego gotowania. Dziękuję bardzo.